W ostatnich dniach na popularności zyskała pewna gra, mianowicie Garden of Banvan. Według wielu jest to połączenie Poppy Playtime i Rainbow Friends i generalnie fajna, straszna gra, no tylko że nie do końca. Także dzisiaj porozmawiamy sobie trochę na temat Garden of Banvan, pomówimy ogólnie na temat gry, a także no trochę na temat jej fabuły. Nazwijmy to roboczo wyjaśnieniem fabuły Garden of Banvan, ale będzie to coś więcej. Tak więc, cześć wszystkim, ja jestem Ondar, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym rzucimy sobie okiem na mega fascynującą, super straszną, super grę o nazwie Garden of Banvan. Już sama nazwa budzi grozę. Nie zaczniemy, zostaw suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem, jeżeli jesteś tutaj nowy. Wpadnij na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. A tymczasem, moi drodzy, rzućmy okiem na to Garden of Banvan. Dobra, tak więc zacznijmy od fabuły. Okoliczności są takie, że mamy przedszkole Banbana, Garden of Banvan, którego charakterystycznym elementem są te wszystkie kolorowe postaci zamieszkujące to przedszkole, kolorowi przyjaciele, a także zaginięcia dzieci w tym miejscu. Tak więc na początek zacznijmy sobie od fabuły. Zatem wszystko zaczyna się, kiedy rodzic, w którego się tutaj wcielamy, przychodzi do tytułowego przedszkola Banvana w poszukiwaniu swojego dziecka, które tutaj zaginęło. Jak widzicie, konstrukcja lore jest całkiem prosta. Tak więc jako rodzic trafiamy do przedszkola i lecimy poszukać zaginionego dziecka. I pozwólcie, że w tym momencie szybko przedstawię wam, z kim nasz bohater będzie musiał się mierzyć i to będzie ciekawe. Oto Jumbo Josh. On jest zielony, a wiecie co jeszcze jest zielone? Warzywa i owoce. I on wam powie, żebyście jedli warzywa i owoce. Niesamowite. Oto Stinger Flynn, Meduza. On charakteryzuje się tym, że ma wiele rąk, co pozwala mu pomagać wielu ludziom jednocześnie. Oto tytułowy Banban. On nauczy cię dobrych manier. Oto żeńska wersja Banbana, Banbelina, która powie ci, że masz być życzliwym dla innych. Oto kapitan Fiddles i on chyba ma cię straszyć, bo mówi uga puga. Ostatnim z nich jest Opila Bird, ptak Opila, który powie ci, że śmiech to najlepsze lekarstwo. Więc musisz upewnić się, że będziesz się dużo uśmiechać. Jak widzicie, twórcy Garden of Banvan już bardzo dobrze wiedzą, kogo dać na bossa w następnych chapterach. W każdym razie nasz bohater wbija do przedszkola i zaczyna poszukiwać swojego zaginionego dziecka. Najpierw odnajduje kartę dostępu, a także krótkofalówkę. W międzyczasie jakieś baterie i tak dalej, steruje dronem. No takie to nie za ciekawe. Tak więc w trakcie eksploracji przedszkola nagle bohater dostrzega to. Opilia Bird jest tam. On ożył czy coś. No ale szybko uciekł i schował się w pobliskim pokoju. Bohater dostaje się do miejsca zabaw dla dzieci i... O kurde, duże to przedszkole. Mają tutaj stoliki do jakiegoś pikniku, plac zabaw, drzewa, nawet rzekę tu mają. Tylko bez wody. Ale czy nie przypomina wam to czegoś jeszcze? Mam takie skojarzenia ze Squid Game. W każdym razie jest to właśnie to miejsce, gdzie dzieciaki miały rozwiązywać swoje problemy, pomagać innym, a także wchodzić w interakcję, chyba, z Banbanem i jego przyjaciółmi, bo przecież o to tak naprawdę tu chodzi, nie? Żeby nie było zbyt strasznie, jego kolejnym zadaniem jest przyniesienie dla ptaszka Opili 6 jajek. Pomijam fakt, że chodzi tutaj o to, aby nakarmić ptaka jajami, no ale niech już będzie. Tak więc bohater wyrusza w dalszą drogę i w międzyczasie odnajduje kartkę, która ma jakoś wzbogacić lore. Jest to mianowicie kartka od pewnego dziecka. Zasadniczo jest to wiadomość do jego mamy, w której opisuje, że musiał walczyć z pewnym potworem, aby ochronić dziewczynkę imieniem Claire. Owym potworem tutaj jest Opilia Bird. I zasadniczo wygląda to tak. Po nakarmieniu ptaka bohater otrzymuje kolejną kartę dostępu. W międzyczasie po jej wykorzystaniu udaje mu się odnaleźć młotek i jakąś kartkę. Tak więc bohater rusza dalej do mocno przyciemnionego miejsca, w którym wydarzy się niespodziewana zupełnie rzecz. Mianowicie pierwszy i póki co ostatni boss fight w grze, który trwa może 30 sekund, jeśli się postarasz. Mianowicie nagle na miejscu pojawia się Opilla Bird, który zaczyna cię gonić. No ale wcześniej szybko rozwiązujesz jakąś na maksa banalną zabawkę, która ponownie pokazuje te wszystkie modele stworków z gry po raz chyba trzeci. A wówczas nagle na 30 sekund pojawia się Opilla Bird, który miał chyba mieć sekwencję jak Huggy Wuggy w pierwszym Poppy Playtime. Jednakże jeszcze przed walką, żeby nie było zbyt banalnie, pojawia się jeszcze jedna kartka związana z lore gry i wygląda ona tak. To chyba miała być piosenka, ale ciężko się to czyta, więc powiedzmy, że wam to trochę przełożę na język polski. Jestem sam. Chciałem pobawić się z
atakiem, dziurą, ale wszyscy mnie zostawili. Wszyscy bawią się na imprezie, beze mnie. Pani Mason widziała mnie, ale poszła sobie. Boję się, ponieważ dziura jest głośna, a moi przyjaciele krzyczą w środku, ale ptak jest śmieszny. Tak jest, wedle konwencji fabuły chyba ta kartka miała zostać napisana przez dziecko bawiące się w tym przedszkolu, które miało jakiś większy kontakt z Opilaberdem, który jest tutaj tym wielkim złym i tak dalej. Aczkolwiek tuż po przeczytaniu kartki nagle na miejscu pojawia się wspomniany wcześniej Opilabert i zaczyna się 30-sekundowa walka z bossem, która wygląda tak. Tak jest, to chyba miała być podróbka starej, dobrej sceny ucieczki przed Hagimwagim w Wentach z pierwszego Poppy Playtime. Po wykonaniu tej zagadki bohaterowi została już tylko jedna rzecz, czyli otworzenie ostatnich drzwi. Jednakże jeżeli wcześniej cofniesz się jeszcze i wskutek pewnego główkowania odnajdziesz jeszcze siódme jajko, otrzymasz kartę dostępu do jeszcze innego pomieszczenia, gdzie znajduje się kolejna rzecz związana z fabułą, która absolutnie nic nie mówi. Spójrzcie tylko na to. Mamy tutaj kartę pokładową należącą do Ufmena Adama, klasa E, siedzenie D2, z Montrealu do Madrytu w dniu 23 października 2016 roku. Jest tu jeszcze kod QR, który prowadzi do takowej strony, gdzie znajduje się następująca wiadomość. Gratulacje, dotarłeś do miejsca Jumbo Josha. To tutaj odpoczywa Jumbo Josh i jego rodzeństwo. Nieproszeni goście zwykle zmieniają się w papkę, ale wygląda na to, że włożyłeś wiele wysiłku, aby dotrzeć do tego miejsca. Mniejszym możesz zostać tak długo jak chcesz. Włącz relaksacyjną muzykę, zjedz ciastko i poznaj przyjaciół. Obok znajdują się przyjaciele. Na dole znajduje się jeszcze napis "To boli". No i zgadzam się, że boli. I to ostro. W każdym razie, biegnąc ku konkluzji całej gry, bohater dostaje się do ostatniego pokoju w grze, gdzie znajduje się tajne przejście, no a raczej taka platforma wysuwająca się z podłogi. Bohater wchodzi tutaj i zjeżdża na dół w celu odnalezienia swoich dzieci, ale no nie odnajduje swoich dzieci, tylko Luigi'ego, znaczy Jumbo Josha. Generalnie cała sekwencja z nim wygląda w ten sposób. I tak jest, tutaj skończyło się intro do gry, już teraz przejdziemy do części właściwej. Tylko że nie, bo to jest koniec całej gry. Niedawno zapowiedzieli jeszcze Garten of Banban 2, który jak widać ma zacząć się w tym samym miejscu, w którym skończyła się jedynka. Ale czy my mamy w ogóle na to czekać? Powiem wam tak, w zeszłym miesiącu narzekałem na Hello Neighbor 2, nie mówiłem, że to jest jakaś super mega zła gra, ale... No miała pewne słabości, ale w porównaniu do tego Garten of Banban to była świetna. No i co możemy w tym momencie powiedzieć po zakończeniu Garten of Banban? Nie wiem, czy kojarzycie sytuację, ale tak około rok temu w okolicy premiery FNAF'a Security Breach, na jakichś Redditach, YouTube'ach i tak dalej, wybuchła pewna dyskusja względem tego, że horrory indie nie są już straszne, a zasadniczo każdy horror, w cudzysłowie, który wychodzi w tych czasach, jest tworzony pod młodszych odbiorców. No i fakt, FNAF Security Breach nie był jakkolwiek straszną grą, ale i tak nawet trzymał jakiś poziom względem wykonania tej gry. Co prawda były glitche i bugi, ale cała gra nie była wcale zła. Poppy Playtime jest już trochę straszniejszą produkcją, co prawda są tutaj cały czas te motywy gry, która bardziej zainteresuje tych młodszych odbiorców. Przykładowo kolorowe postaci, fabryka zabawek, zabawki ożywające i atakujące cię. Ogólnie stylistyka gry przyjazna takowym klimatom. No aczkolwiek Poppy Playtime jeszcze miało gdzieś tam ten klimat i faktycznie było w porządku wykonane. Jak wtedy patrząc na ten problem, myślałem sobie, no okej, jest coś takiego, ale cały czas miałem z tyłu głowy, że to może być nawet naturalny proces. Patrząc na to, jak gdzieniegdzie wygląda chociażby dzisiejszy YouTube i w jaki sposób są tworzone filmy, aby były przyjazne dla młodszych grup docelowych, ale patrząc na to, co wydarzyło się w przypadku Garten of Banban, to myślę, że to absolutnie przestało iść w dobrym kierunku. No bo obecnie sytuacja wygląda tak. Znikąd pojawia się gra na Steamie, co prawda za darmo i to można jedynie spropsować, ale też zdaje się, że nie bez przyczyny, która przez wielu porównywana jest jako połączenie Poppy Playtime i Rainbow Friends i w tym naprawdę coś jest.
Tyle, że zdecydowanie bliżej tej produkcji do właśnie Rainbow Friends pochodzącego z Robloxa. Średni czas przechodzenia tej gry to jest jakieś 10 minut, ewentualnie jeżeli chcesz absolutnie wylizać wszystkie ściany, to z 15. O jakimkolwiek strachu czy napięciu nie ma tutaj mowy. Graficznie wszystko wygląda gorzej niż Dirt z Robloxa. A dodatkowo pod grę podpięty jest merch i oczywiście nie widzę w tym nic złego. Lepiej, żeby 10-minutowa gra była darmowa, a po prostu sklep był podsunięty pod to, niżeli żeby za 10-minutową grę płacić tyle, co chociażby za Poppy Playtime Chapter 2 obecnie. Aczkolwiek cała ta sytuacja z Garten of Banvan pokazuje tylko jedną rzecz. Obecnie, jeżeli chcesz zrobić grę, która fajnie się sprzeda, którą YouTuberzy będą nagrywać na potęgę, a ty będziesz mieć z tego same korzyści, musisz stworzyć grę o strasznych, kolorowych ludzikach. Oczywiście wymodelować musisz tylko dwa ludziki, to zresztą trochę w słaby sposób. Wykupić kilka gotowych asetów, wrzucić do programu, stworzyć grę na 10 minut, gdzie chodzisz po jakiejś placówce, robisz proste rzeczy, a później przez 30 sekund uciekasz przed jednym stworem. I do tego wrzucasz fabułę o zaginięciach dzieci w przedszkolu, żeby było strasznie i żeby był horror. I cyk, to jest właśnie przepis na wielki sukces. Ja zupełnie nie jestem tego fanem, każdemu może podobać się oczywiście to, na co ktoś ma ochotę. Wedle uznania, jeżeli komuś podoba się Garten of Banban, to świetnie. Ale ja tak na to patrzę i myślę, że jeżeli dalej będą pojawiać się takie sytuacje, no to ten rynek gier horrorowych może zaliczyć gigantyczny spadek. I zasadniczo już zalicza. Patrząc na to wszystko, muszę nagrać wyjaśnienie fabuły jakiegoś dobrego, fajnego horrorku. Może Fangame FNAF-a? Tak, tak jest Fangame FNAF-a. Jaki jest fajny Fangame FNAF-a? Chwila. O, to jest coś ciekawego. Afton Build. To nie dość, że był Fangame FNAF-a, to jeszcze była wokół niego całkiem ciekawa drama, więc jeżeli chcecie dowiedzieć się o chyba największej dramie wokół jakiegokolwiek Fangame'u FNAF-a, czy cokolwiek, no to napiszcie o tym w komentarzu, a ja stworzę o tym trochę większy film, bo potrzebuję chyba czegoś takiego. Tak więc w dzisiejszym filmie to byłoby już na tyle. Napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie o Garten of Banban i czy podzielacie moje zdanie w tej kwestii, czy być może Garten of Banban wam się podobał. O tym też możecie napisać. My tymczasem słyszymy się w kolejnych filmach, mówi do was Mondar. Wpadnij jeszcze do mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. A ponadto zostaw suma na kanale, ponieważ dobijamy 300 tysięcy widzów. Zostaw też kciuka w górę pod tym filmem, jeżeli materiał ci się spodobał. Tymczasem słyszymy się już wkrótce, mówi do was Mondar. Trzymajcie się cieplutko, miłego dziękuję wszystkim. Cześć.